tutaj pytanie, bo Pani mówiła właśnie o Ośrodku Studiów Wschodnich, jaki to jest dobry instytut, że dobre opracowanie ma. To ja chciałem powiedzieć, że w Ośrodku Studiów Wschodnich właśnie pracowali tacy ludzie jak Bartłomiej Sienkiewicz, Kołczyńska Nałęcz, ale pan Cichocki. Oczywiście, pracowali i byli bardzo dobrze opracowani, ale to, co się z tymi ludźmi stało, to proszę Państwa, to też to jest sprawa dla socjologów. Co się dzieje z ludźmi, jak wchodzą w sytuację i dostają już pieniądze? Bo profesor Rzepliński, ja go pamiętam jako dziennikarz, był, jak pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, był rewelacyjny. Jakby sobie pan przeczytał, jakby sam sobie poczytał jego opinię na temat sądownictwa polskiego, co on mówił na temat sędziów. Rewelacyjny człowiek, to był po prostu nasz człowiek, no po prostu sotnia prawicowa, że się można wyśmiać, tak? I nagle wchodzi w but, nagle jak co z ludźmi robią zaszczyty władzy i pieniędzy? No ale to słaby człowiek. Może to jest bardziej dla socjologów. Co to mnie? Bo można się śmiać, że Henryk Sienkiewicz się w groju przewraca, tak? Jak widzi swojego wnuka. Ale właśnie coś takiego stało, że Sienkiewicz, który miał tak dobre opracowania, w Ośrodku Studiów Wschodnich, pisze na kolanach list po katastrofie smoleńskiej, że teraz będzie normalnie. Tak? No to jest tak proste. No tak, ale jak w 90 roku tam wstąpił do UOKa, to już mi się wydaje, że sprawa jasna jest. Ale wie pan co, a w 92 roku wspaniale będzie razem z Antoniem Macierewiczem wstąpowali do UOKu i co, też można powiedzieć, że sprawa jasna. Ja myślę, tam jeszcze pan, tak. Ja chciałem, siedzę, bo nie mogę wstawać za bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałem się spytać o Filipa Adwenta. Też pisze, niech pani szuka coś tam, bo to porządny człowiek, tak, i on u nas na Politechnice był. Też na temat śmierci Filipa Adwenta, na temat skandalicznego prowadzenia śledztwa, przede wszystkim kierowca, który spowodował ten straszny wypadek, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale to nie tylko Filip Adwent zginął, ale jego matka, jedno dziecko, czy dwoje, tam była straszna jazda na tej ulicy, znaczy na tej drodze. Cała rodzina zginęła, straszna. Kto to był Adwent? Kierowca spowodował narkotyki. On jeszcze nie przeszedł. I to miał nie bardzo, nie bardzo istotne, bo on przez wiele lat mieszkał we Francji. Tak, w Strasburgu. Doskonale się znał na jurysdykcji europejskiej. Tak. I on bardzo już wtedy opracowywał takie przepisy, żeby nie można było kupować za siebie polskiej ziemi, za bezcen polskiej ziemi. Taką książkę, przepraszam, wydał. Dlaczego jest coś groźna Unia Europejska dla Polski, coś w tym stylu. Filip Adwent. Ostrzegał. No tak, no więc ja też o tej śmierci też piszę. Niech pani tam napisze coś, bo to ja byłem nad nim, także to porządny gość. On bardzo porządnie kochał Polskę, chociaż w Strasburgu mieszkał, tam się urodził, ale świetnie mówił po polsku. No tak, że mieszkał później w Polsce. Później. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Czy będziemy kończyć? Proszę bardzo. Mówiła pani o pani Macierewiczu i Kamińskim. Chodzi mi o to, czy z tymi ludźmi, którzy w służbach pracują, da się coś zrobić. Proszę Państwa, znaczy, budować od nowa. Wie pan co, ja myślę, że tak, że częściowo tak, znaczy generalnie to jest, i to było widać już w tych latach 2005-2007, że ludzie ze służb i zachowują, tak się zachowują ich szefowie. W dużej mierze. W dużej mierze, że to jest tak, że ja pamiętam taka scena, dla mnie była taka niesamowita, opisywali mi, jak Jarosław Kaczyński został premierem, to jak on wchodził, to leżał rozwalony gorąc, tak? Znaczy nie siedział. Po dwóch miesiącach, jak wchodził, nawet minister to Borowiec wstawał na baczność, tak? Czyli już po tych, w momencie właśnie, że można pewną rzecz wypracować, że ci ludzie pracują tak, jak oczekują od nich szefowie. Jest to oczywiście ciężka praca, bo tak jak powiedziałam, część ludzi ma połamane kręgosłupy, część ludzi jest przyzwyczajona do tego, że do nic nie robienia. Część ludzi wierzy w propagandę gazety wyborczej, uprawiają, że to jest tylko na chwilę ta władza, że teraz będzie wszystko normalnie, tak, że wszystko wróci do normy. Ale ja wierzę w to, że jednak większość tych ludzi to będzie pracowała tak, jak oczekują od nich ich szefowie. A ja jeszcze pytanko a propos naszego tego gościa Kieresa. Jak to jest, że on, proszę panią, tak, jak był w IPN-ie, dał zaświadczenie Borkowi, że on nie jest agentem. Wyszkowski po 9 latach udowadnia, można już mówić. To nie on, tylko proszę pana, to sąd lustracyjny wydał orzeczenie.
że Lech Wałęsa nie był tajnym współpracownikiem UKP. No ale on jakiś mu zaświadczony to dawał. Ale to proszę Państwa, to przede wszystkim to po prostu są lustracyjne. To jest najważniejsze. Leon Gierz, no wiadomo, senator Platformy Obywatelskiej, jak pracował i pewnie to tak pokrótce Państwu powiedziałam pod jego zarządami. No ale ja czytałam, że dał jakieś zaświadczenie. Być może dał, ale ja mówię, ale najważniejsze takie zaświadczenie. Ja Pani wyślę. Ale takie zaświadczenie by nic nie było warte, to by sąd nie No tak, ale chodzi o morale, a teraz jest w Trybunale. No to jak? To trzeba go strącić. Ale ja jestem za tym, nie bardzo, żeby jednak zgodnie z prawem postępować. No ja wiem, a ja też. Mieliśmy już rewolucję. Ale nie pękajmy, bo nas zadepczą. Proszę Panią, przykład. Każde państwo w Unii Europejskiej ma armię i Arabowie butami przeszli. I co? Jakby Pani powiedział ktoś pół roku temu, to by Pani powiedziała, że wariat. Nie, proszę Pana, dlatego, że w 99 roku pracowałam w nowym państwie i wtedy myśmy zrobili taką okładkę Wisław Nadciąga, gdzie byli na okładce niezapomnę sobie modlący się muzułmanie. I wtedy mówili, że my jesteśmy wariaci. 92-99 rok. Islam nas ciąga. Proszę sobie. No tak, to, ale wie Pani, ale praktycznie. Myśmy, że właśnie Islam, to już wtedy Oriana Falaci krzyczała i pisała. Słynne właśnie, że mamy do czynienia z Euro Arabią, a nie z Europą. Także to akurat, to wie Pan, to myślę, że sprawa islamu i sprawa obecności islamu w Europie, to już od dłuższego czasu były ośrodki protymalarmowe. Tak, ale widzi Pani, każdy ma armię i przeszli. Jeszcze dyscyplinę troszkę. Proszę Państwa, prosimy o uwagę jeszcze chwilę, bo jeszcze się spotkanie nie skończyło, także prosimy o pytanie. Jeżeli proszę bardzo, jeszcze pytanie. Ja proszę było celem, żeby tych Arabów do Europy. Co Pani sądzi o Tunezji? Bo to jest taka jakaś dziedzina polityki, a ma swoje znaczenie, bo jakby... Ma swoje znaczenie, znaczy wie Pani co, mi trudno powiedzieć, bo się zachowuje od ściany do ściany, naprawdę. Dlatego tak, że... Nie głosuję na wotum zaufania nad rządem Beaty Szydło. Tak. Wstrzymuję się, a murem stoi, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Tak, ojca nie urządzę. Człowiek nie pomógł. Bardzo świętej pamięci, strasznik pamięci, świadek historii, tak. Natomiast czas pokaże, myślę, że czas pokaże, bo tutaj, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to się bardzo przyzwoicie zachowuje. Bardzo. I rzeczywiście to jest duże wsparcie. Tak. Bo to jest prawda, trzeba zmienić konstytucję. Ale sędziów nie popadł. My jesteśmy. Ja no to co się działo, niech pan przy wystąpił. Ale nie głosowała jego partia. Za czym? No za sędziami. Ale ja nie mówię o sędziach, ja mówię o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym. O tym, że trzeba zmienić konstytucję. No ale wie pani, jest jakaś konsekwencja. No więc dlatego ja mówię od ściany do ściany. Od ściany do ściany. A czy wiadomo jest Pani coś na temat, że PiS w latach między 2005-2007 jakąś ustawę wprowadził, która ograniczała możliwość zakładania nowych sklepów wielkopowierzchniowych w miejscowościach, i Trybunał to zablokował? Nie wiem, dlatego że ja się akurat tym tematem gospodarczym nie zajmuję. Nie wiem, nie odpowiem. Ale tutaj to jest jeden z argumentów, jeżeli chodzi o, wie Pani co, różne są koncepcje. Jedna z koncepcji mówi taka, że chodzi o to, żeby generalnie doprowadzić do destabilizacji w Europie. Że to jest działanie na przykład Putina. To co się dzieje w Syrii. Jak zaczęło się w ogóle w Syrii wojna, to już wtedy były opracowania analityków ze Stanów Zjednoczonych, ze służb amerykańskich, że bardzo dużo udział Rosji jest właśnie w destabilizacji tam. I według mnie to jest duże prawdopodobieństwo, dlatego że gospodarka rosyjska jest w tragicznym stanie. W tragicznym stanie. Dla Rosji w tej chwili destabilizacji Europy to spada z nieba, tak? Dla Putina zwłaszcza. Tak samo jest taka jedna z teorii, tylko o to chodzi, że za tym stoi Soros, który ogromne pieniądze masz, prawda? Soros wiadomo, finansista pochodzący z Węgier. Bardzo ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o światowe finanse, że również finansowanie państwa islamskiego też w pewnym momencie te przepływy finansowe były też zasługują na uwagę, ponieważ też są właśnie tropy prowadzące do Rosji.
Więc tutaj może być kilka przyczyn, ale niezależnie od przyczyn, proszę Państwa. To wiadomo, że jak docierają barbarzyńcy, to jest koniec tej cywilizacji. Mieliśmy już w historii Rzym, X wiek, kiedy Europa została niemalże zrównana z ziemią. Mieliśmy później Turków, co zatrzymało król nasz pod Wiedniem sowiecki. Także proszę Państwa, jest kilka czynników. Na pewno chodzi o to, żeby nastąpiła destabilizacja. To na pewno. A kto za tym stoi, to można tylko nie na zasadzie logicznym gdybać, ale to samo zwracamy na postawie logiki, może na jakiś tam wniosków można. Pani redaktor, ja jeszcze do tego, co pani powiedziała. Chwilę. Wyszła taka książka w Niemczech, że Merkel była agentką Stasi. No nie do końca, natomiast rzeczywiście jej nie jest taką kryształową postacią, za jaką chciałam uchodzić. Natomiast jeżeli chodzi, jeszcze kończąc sprawę uchodźców, to właśnie uchodźców, imigrantów, bo ja nie uważam, że to są uchodźcy, to są po prostu imigranci, którzy chcą opanować Europę. I na pewno poszło coś nie tak, znaczy nie wiadomo co poszło nie tak, bo Niemcy byli przekonani, że się uda wprowadzić. Być może chodzi też o ograniczenie, proszę Państwa, liczby ludności na świecie. Bo przecież są raporty, w tej organizacji działa finansista Bill Gates, że jest za dużo ludzi na świecie. Może też o to chodzi. Ja już nie wiem, aż takie też szaleńcze też o linii, które są nie do końca szaleńcze. Chodzi o zniszczenie chrześcijaństwa. Tak samo oczywiście wojny religijne, zniszczenie pani rację. Tak samo tutaj, bo proszę Państwa, ja tydzień temu byłam w Paryżu, proszę sobie wyobrazić, że jak rozmawiałam ze znajomymi, to oni mówią tak, że meczet za meczetem wyrasta, teraz dopiero zamykają te meczety, tak? Champs-Élysées, domu triumfalnego, to są wykupione przez szejków arabskich, to nie ma jednego mieszkania francuskiego. Natomiast oni mówią tak, islam i tak dalej, to tak wspieraliśmy, to trzeba tam być tolerancyjnym religijnym, jak chrześcijanie, chrześcijaństwo nie, tak? Czyli też wybiórcze takie podejście, tolerancyjne dla wszystko, co jest poprawność polityczna, wszystko, co jest poza chrześcijaństwem. Natomiast jak to się skończy, był plan taki, że nastąpi zalew imigrantów. Do głowy nikomu nie przyszło, że Węgry, Chorwacja i maleńka Słowacja się postawią, tak? A teraz także Polska. Dzisiaj, proszę Państwa, w internecie, w Gazeta Wyborcza, jedno z pierwszych informacji na czołówce, że polska premier pierwsze spotkanie w Polsce się spotkała z Orbanem, tak? W kontekście skandal, tak? No wiadomo, że szanowni. Gdyby nie Orban, to a nawiasem by się rozpruwali Orbana, a jeszcze będą odcinkowe racje, że zaczął zamykać granicy. No miała tyle wydaje, że też już w trakcie już na internecie również było przedstawione. Postawił płot i bronił granicy. Ale nie wiem, czy co się pan stało, wie co się stało, jak postawił ten płot. Że Niemcy uwieściły w Szemie wojec, wydały oficjalne stanowisko, że nie sprzedają drutu kolczastego do... Przepraszam, to zgłaszamy się do pytań, jeżeli ktoś ma jeszcze pytanie, to proszę. Dzięki. Nie przeszkadzać sobie wzajemnie. Ja mam takie pytanie do Państwa. Przepraszam, Angela zapraszała, chodźcie. A teraz się po prostu, delikatnie mówiąc, bagno zrobiło. A teraz bierzcie. I teraz sama nie wie, co zrobić. Znaczy wie pan co, ten problem już był wcześniej. Ale gdyby zobaczyli, nie krytykowali Orbana, wydaje mi się, że po prostu i pozytywnie go oceniam, jeśli chodzi o ten błąd. Nie mówię o tę politykę, jaką prowadził na Węgrzech. Ale stanowczo postawił płot i bronię granicy. Chcecie przyjść? Dobra, ja was przyjmę. Zacznijmy o pytanie. Problem jest taki, że Angeli Merkel, już do głowy mi przyszło, że te małe państwa się postawią, tak? Zresztą w tej chwili dzisiaj premier Słowacji, proszę Państwa, skierował skargę do Trybunału Europejskiego Praw Człowieka za decydowanie poza naszymi państwami członkowskimi pewnych rzeczy. Podejmowanie, bo proszę Państwa, do czego doszło? Doszło do hegemonii Niemiec i Francji. I oni mają ze
sobą pewne rzeczy, a ludzie ją narzucają. Tego nie można nic. Ale ja zaprosiłam, nie chciałam się Unii Europejskiej właśnie. Problem nie jest w ogóle w istnieniu Unii Europejskiej. To było tak pomyślane. Te głosy, które były rok, dwa lata temu, że proszę Państwa, że się Unia rozpadnie, to w tej chwili to jest coraz bardziej realne. Pierwsze, tak, nagle państwa członkowskie zobaczyły, że płacą dużo więcej pieniędzy niż dostają niekiedy. Tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa okazuje się, że ta Unia właściwie tak niewiele im daje. Mało tego, narzuca pewne rzeczy. A taką kluczową sprawą to są właśnie migranci. Jego tysiące. A on się wpływa na ocenę? Proszę Państwa, przepraszam, to jest pytanie, jakie są jeszcze proszę. Pan Legutko powiedział, że nie wiem, mało na tych jest. Ale bo, proszę Państwa, dlatego to jest racja do początku dyskusji. Właśnie do początku dyskusji. Muszą się stać media narodowe. Nawet jak to ludzie tam zaczęli, że to wariaci, że znowu muszą. Nie, muszą być media oddane społeczeństwu, media publiczne. Co robi TVN, co Polsat i Polska robi? To są prywatne media. Jak ktoś ma prywatne medium, jeżeli działa zgodnie z ustawą, bo jest prywatne media, no to proszę radę. Ale jeżeli jest ten ład medialnie zachowany i robią zgodnie z ustawą, proszę bardzo, to są media prywatne. Ale media publiczne powinny być publiczne, dla społeczeństwa nie dla Przepraszam, pan zadał pytanie. Mam w związku z tym, co było przed chwileczką poruszone, takie pytanie, mianowicie też troszeczkę organizacyjne i też zwracam się tutaj do panów z Wrocławia. Między innymi 13 grudnia będziemy mieli manifestację w Warszawie. Zapraszam. Między innymi też właśnie w tym kontekście. Doktor Targalski będzie organizatorem. Tak, ale chciałem zapytać, czy z Wrocławia jest organizowany jakiś oficjalny wyjazd? Ponieważ ja z pewną grupą zaprzyjaźnionych osób, owszem, jedziemy we własnym stopie, ale jeszcze takie zapytanie, czy można to ogłosić, czy coś będzie z nas to jakiś wyjazd? Na dzień dzisiejszy nie wiemy. Bo oczywiście, jeżeli będzie organizować, no to myślę, że Prawo i Sprawiedliwość coś. Ale albo nie, najlepsze, proszę Państwa, nie. Uważam, że najlepsze jest pospolite ruszenie. Jeżeli gdzieś wyjeżdżamy i jest zorganizowany wyjazd, takie informacje są. Pierwsze są dystrybuowane, jeżeli pan jest na mailing liście naszego klubu, to wtedy one są dystrybuowane. Jeżeli nie, to się pojawi, bo coś pójdzie, że tak powiem, szybciej, to na stronie albo na stronie klubów, albo na Facebooku. Także jeżeli jakakolwiek będzie zorganizowany wyjazd, to te informacje są. Ale ktoś nie wiedział. Proszę tak, proszę Państwa. Przepraszam, jeszcze jedno pytanie. Krótkie pytanie, o przykład mówiliśmy o mediach. Mówiła Pani o prywatnych mediach, ale... Wróćmy do mediów publicznych. Czy nie uważa Pani, że w tej chwili należałoby no nie chcę to brutalnie nazwać, ale troszeczkę zrobić selekcję, to może będzie takie właściwsze określenie od tego bardziej brutalnego, szczególnie w TVP Info. Przecież ja proszę Pana uważam, że powinni pracować dziennikarze. Ale niektórzy są po prostu w tej chwili jak łapią propagandy, to cały czas ja Panu odpowiadam. Więc Panu opowiadam, że powinni pracować dziennikarze, a nie propagandyści. Ale szczególnie po prostu ci doradcy, może nie doradcy, ci po prostu eksperci, tak zwani eksperci, zaczynając od Pana Sławomira Sierkowskiego, który obleciał chyba wszystkie stacje wczoraj, prawda? Nie obrażając tego Pana, tak? Ale przecież dlaczego? To, co oni mówią... Dlatego, dlatego Krzysztof Czabański pracuje nad ustawą i w styczniu będą